Następnego dnia rano wszyscy wsiedli do autokarów i ruszyli przez Tajlandię do granicy Kambodży. Pod wieczór dotarli do małej wioski, w której mieli wynajęte kilka domów na palach. Rzeka grożąca wciąż powodzią zmusiła ludzi, aby mieszkali na górze, podczas gdy na dole pod palami tłoczyły się prosięta. Franz spał w izbie z czterema innymi profesorami. Do snu kołysało go chrząkanie wieprzów na dole i chrapanie słynnego matematyka z boku. Rankiem znów wszyscy wsiedli do autokarów. Na dwa kilometry przed granicą ruch kołowy był zabroniony. Wiodła tędy już tylko wąska szosa prowadząca do przejścia granicznego i pilnowana przez wojsko. Autokary zatrzymały się. Kiedy Francuzi wysiedli, stwierdzili, że Amerykanie znów ich wyprzedzili i czekają już ustawieni na czele pochodu. Przyszła najtrudniejsza chwila. Tłumacz jest znów z nimi, kutnia się rozkręca. Wreszcie doszli do porozumienia. Czoło pochodu będzie tworzył jeden Amerykanin, jeden Francuz i kambodżańska tłumaczka, za nimi szli lekarze, a dopiero potem cała reszta. Aktorka amerykańska znalazła się na końcu. Szosa była wąska, a wzdłuż niej ciągnęły się pola minowe. Co chwila napotykali przeszkody. Drogę tarasowały dwa bloki betonowe z drutem kolczastym, między którymi było ciasne przejście. Musieli iść gęsiego. Mniej więcej pięć metrów przed Francem szedł sławny niemiecki poeta i śpiewak, który napisał już 930 pieśni w obronie pokoju i przeciwko wojnie. Na długiej tyczce niósł białą chorągiew, która ładnie pasowała do jego czarnego zarostu i odróżniała go od reszty. Wokół tego drugiego pochodu biegli reporterzy z kamerami. Szczękali i warczeli swymi aparatami, wybiegali w przód, zatrzymywali się, przykucali, znów wstawali i biegli do przodu. Od czasu do czasu wołali po imieniu którąś ze sław, mężczyznę czy kobietę, tak by tamci machinalnie odwracali się w ich stronę. W tym momencie naciskali na spust migawki. Coś wisiało w powietrzu. Ludzie zwalniali i oglądali się za siebie. Amerykańska aktorka, którą umieszczono na końcu pochodu, zdecydowała nie godzić się dłużej na poniżenie i ruszyła do ataku. Zaczęła biec. Wyglądało to jak bieg na pięć kilometrów, kiedy zawodnik, który aż do tej chwili oszczędzał siłę i trzymał się końca peletonu, rusza do przodu i wszystkich przegania. Mężczyźni uśmiechali się z zażenowaniem i schodzili z drogi by umożliwić słynnej biegaczce zwycięstwo, ale kobiety krzyczały. Do szeregu, to nie jest marsz dla gwiazd filmowych. Aktorka nie dała się zastraszyć i biegła wciąż naprzód, a wraz z nią pięciu fotoreporterów i dwóch operatorów. Potem pewna francuska profesor lingwistyki chwyciła aktorkę za przegub ręki i powiedziała do niej upiorną angielszczyzną: to jest pochód lekarzy, którzy chcą leczyć śmiertelnie chorych kambodżańczyków, a nie spektakl dla hollywoodzkich gwiazd. Profesor lingwistyki trzymała przeguby aktorki jak w kleszczach i ta nie miała dość sił by się wyrwać. Powiedziała świetną angielszczyzną: Niech się pani da wypchać. Byłam już na setkach takich marszów, wszędzie chodzi o to, żeby gwiazdy były widoczne. Na tym polega nasza rola. To jest nasz moralny obowiązek. Gówno powiedziała profesor lingwistyki, świetną francuszczyzną. Aktorka amerykańska zrozumiała to i rozpłakała się. Nie ruszaj się! krzyknął operator i ukląkł przed nią. Aktorka wpatrzyła się w obiektyw powłóczystym spojrzeniem, a z jej policzka popłynęły łzy. Profesor lingwistyki puściła wreszcie przegubę amerykańskiej aktorki. W tym momencie zawołał coś do niej niemiecki piosenkarz z czarną brodą i białą chorągwią. Aktorka amerykańska nigdy o nim nie słyszała, ale w momencie poniżenia była wrażliwsza niż zazwyczaj na przejawy sympatii i podbiegła do niego. Piosenkarz przełożył drzewce chorągwi do lewej ręki, a prawią objął aktorkę. Wokół aktorki i piosenkarza podskakiwali wciąż reporterzy i operatorzy. Słynny fotograf amerykański chciał zmieścić w wizjerze obydwie ich twarze wraz z chorągwią, co nie było łatwe, ponieważ drzewce było długie. Podbiegł więc tyłem na rżowe pole. Traf chciał, że nastąpił na minę. Rozległ się wybuch, jego ciało rozszarpane na kawałki rozprysnęło się wokół, kropiąc prysznicem krwi. Europejskich intelektualistów. Piosenkarz i aktorka zlękli się i nie byli w stanie ruszyć z miejsca. Potem obydwoje podnieśli wzrok ku chorągwi. Była poplamiona krwią. Ten widok znów ich przestraszył. Potem jeszcze kilkakrotnie spoglądali nieśmiało w górę, aż zaczęli się uśmiechać. Napełniła ich Szczególna i nieznana im dotychczas duma, że oto chorągiew, którą niosą, jest poświęcona krwią. Ruszyli do przodu.